wypadku drogowego doszło dzisiaj koło godziny 18.30 w miejscowości Stara Wieś w powiecie grybowskim. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł jeden z mężczyzn podróżujących Nissanem. O jego życie przez kilkadziesiąt minut walczyła załoga karetki pogotowia. No niestety o godzinie 19.30 mężczyzna zmarł, natomiast do szpitala trafili inni uczestnicy tego zdarzenia, a więc kierujący Fordem oraz drugi z mężczyzn podróżujących Nissanem. Na miejscu wypadku pracują cały czas policjanci ruchu drogowego. Przeprowadzane są policyjne oględziny. Inni uczestnicy ruchu drogowego z uwagi na zamknięcie drogi krajowej nr 28 na tym odcinku kierowani są przez policjantów na lokalne objazdy.